życia wielu uczestników terapii, którzy rozpoczęli terapię w warsztacie terapii 30 lat temu. Historia pracowników, którzy rozpoczęli pracę w tym warsztacie terapii zajęciowej 30 lat temu i pracują do dzisiaj, lub rozpoczęli pracę przy tworzeniu nowych pracowni jako terapeuci zajęciowi i też pracują do dzisiaj. Siloe jest to bardzo szczególna nazwa. Nazwa nazywająca w Jerozolimie sadzawkę, w której kąpiel uzdrawiała chorych. Taką nazwę nadał dla warsztatu, nazwę własną, dyrektor Caritas diecezji siedleckiej, ksiądz Paweł Zazuniak. A stało się to w chwili, kiedy warsztat terapii zajęciowej zmienił jednostkę prowadzącą. Warsztat terapii zajęciowej funkcjonuje i prowadzi zajęcia w 8 pracowniach terapeutycznych. W ubiegłym roku powstała nowa pracownia i to jest sukces, ponieważ po 20 latach od uruchomienia ostatniej pracowni powstała nowa pracownia i to się stało w strukturze Caritas. Dlatego jest to takie optymistyczne, że warsztat będzie się rozwijał, przetrwa, bo trudne chwile były w momencie, kiedy poprzednia jednostka prowadząca zrezygnowała z prowadzenia dalej warsztatu. Ale przetrwaliśmy to i jesteśmy pełni nadziei, optymizmu. Tematyka jest taka sama, rehabilitacja zawodowa i społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie terapii zajęciowej, poprzez integrację społeczną, tak w skrócie. Pracownia artystyczno-teatralna, pracownia, która inspiruje naszych uczestników do różnych działań, do różnych wyzwań, do pokonywania trudności, do prezentowania swoich umiejętności, swojej twórczości. Aktualnie mamy 40 uczestników, to są głównie osoby z miasta Biała Podlaska i 8 osób z powiatu bialskiego. Czego życzyć? Przede wszystkim dla wszystkich zdrowia, wytrwałości, siły, życzliwości od ludzi, od instytucji, które wspierają warsztat i jakoś po prostu będzie się na pewno to toczyło dalej w dobrym kierunku. Nazwa była konieczna, ponieważ mamy 2 warsztaty terapii zajęciowej. W momencie, kiedy ten warsztat trafił jakby w nasze ręce organizacyjne, no trzeba było rozdzielić, bo jakbyśmy mówili warsztat terapii, to nie wiedzielibyśmy, który. I dlatego trzeba było nazwę, że tak powiem, znaleźć. Różne nazwy. Wcale znalezienie nazwy nie jest takie proste. Ta nazwa powstała jakby chyba prawie jako pierwsza Siloe, z myślą taką właśnie, że to miejsce może być też takim uzdrowieniem, jakąś radością, jakimś przyjściem, jakimś dawaniem też nadziei na coś lepszego. No bo tak to akurat w Biblii tak było usytuowione. Dzisiaj na chwilę odszedłem od tej nazwy, ale pracownicy powiedzieli absolutnie, skoro była pierwsza myśl, to oni już polubili to bardzo i tak zostało bardzo szybko. Tak. Wiele mamy działalności, bo często Caritas kojarzy się, tak jak ktoś pyta się, co robicie, to pyta się, pewnie świeczki rozprowadzacie i coś jeszcze i tyle. No tak, to nasz zasięg takiej działalności jest bardzo szeroki. Mamy dużo warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy, czyli to jest nasza działalność pracy z osobami z niepełnosprawnością, cudownymi ludźmi, którzy uczą nas, a my troszeczkę uczymy ich, takiego bycia właśnie w tym świecie, a oni uczą nas normalności. I no właśnie, to jest pomoc, bo jakbyśmy chcieli mówić o pomocy, to mamy różne rodzaje. Ktoś jest głodny, ktoś jest spragniony, ktoś jest chory, ale biedy mamy różne w życiu i Caritas stara się, jeśli gdzieś jest bieda, czy nawet duchowa, czy psychiczna, czy jakakolwiek, to chcemy w tym być, bo to jest nasze po prostu zadanie. Często się spotykamy z wdzięcznością, często, aczkolwiek my wiemy, że ci ludzie, którzy z nami współpracują, czy do nas trafiają, oni są wdzięczni. Czasem bywa tak, że wdzięczność jest w 95%, może zapomną o tym powiedzieć, a mówią o tych 5%, coś jeszcze by chcieli, ale to taka jest rzeczywistość. Ale ogólnie my sami wiemy, że robimy to dzieło dobre i tak samo mamy dużo wolontariuszy, którzy są też takim dowodem, że gdyby nie czuli wdzięczności sami, że robią coś dobrego, to też by nie przyszli, bo dzisiaj chyba każdy może powiedzieć, że nie ma czasu, że jest zabiegany, że dajcie mi spokój, a mamy też bardzo dużo ludzi, którzy naprawdę chcą dużo robić. I tak samo nasi pracownicy,
oni po godzinach myślą, kombinują tak, żeby ich praca przynosiła taką największą korzyść dla tych, do których są skierowani. To jest piękne. A że czasami te zaangażowanie opada na chwilę, no to po prostu no to tak bywa w życiu. Dokładnie. Warsztat terapii zajęciowej z Siloe w Białej Podlaskiej, pani aż z gminy Terespol. I codziennie pani dojeżdża na warsztaty? Tak, codziennie autobusem dojeżdżam. Od ilu lat już pani jest członkiem warsztatu? Od 94, od początku. Od początku? Od początku, 30 lat już. Bardzo zadowolona jestem z warsztatu. Dla mnie rozrywka, aby w domu nie siedzieć. Koleżanki, koledzy, panie fajne na warsztatach. Najciekawsze wydarzenie, które pani pamięta z warsztatów, jakie to było wydarzenia? Dużo tego było? Było tego. Jak spędzacie święta? Święta? No mamy święta na warsztatach, na świetlicy, robimy teatr, mamy choinkę. A wakacje z warsztatami, jak to wyglądało? Mamy w lipcu wolne te wakacje, miesiąc. Mhm. Jak pani te wakacje spędziła, pani Małgosiu? Oj, w domu spędziłam, nie wyjechałam nigdzie. Tęskniłam za warsztatami? Trochę tęskniłam za warsztatami. Hej, królewo, obudź się. Mam problem. Musisz zostać moją żoną. I to w miarę szybko. Stój, kim jesteś? Jestem królewiczem. A masz dokumenty potwierdzające, że to ty, to ty? A może być prawo jazdy na statek? Dawaj, a nie przez... A nie jesteś czasami ślimakiem lub co gorsza szczurem zamienionym w królewicza. Przysięgam, jestem zawsze sobą, królewiczem.